No dobrze, przyjemnej jazdy. Wróćcie przed rozpoczęciem adopcji. Dziękujemy, pani doktor, wrócimy. W drogę! Wiecie, nie mogę się doczekać, aż zaczniemy robić nasze drzewa genealogiczne. Projekty szkolne mogą poczekać. Czas urozmaicić tę przejażdżkę. Minimoc! Mogłabym już jechać do biblioteki. Przeszłość nigdzie nie ucieknie. Lila ma rację. Teraz jazda, a projekt później. Dziewczęta, wejdziecie na imprezę adopcyjną? Niestety, po tej super przejażdżce nie mamy już czasu. Musimy zrobić do szkoły drzewa genealogiczne. Brzmi ciekawie. Zdążycie nakarmić kury przed wyjściem? Oczywiście, z przyjemnością. Dziękuję. Do widzenia, proszę pani. Gigi, strasznie mi się tu nudzi. Cierpliwości! Czekamy na właściwy moment, by postawić Poli ultimatum. Oddać medalion albo dostać kulę. Nie, nie mogę się doczekać. Gdy pokażę ci ten sygnał, uruchom katapultę. Witaj, Poli. Grisel, masz coś na... O, przestań, przestań się śmiać. Znajome. W środku stodoły odbywa się impreza adopcyjna. Są różne zwierzaki, nawet gryzonie. Gryzonie? Bierzemy zwierzątko? O, dziękuję, dziękuję, Gigi. To było niesamowite. Jesteś cała? Tak, wszystko dobrze. Maxi przemiana! O, chyba zużyłam za dużo mocy medalionu. Już nie błyszczy się tak pięknie. Babcia przestrzegała cię przed nadużywaniem jego mocy. Powinien odzyskać siły, zanim dotrzemy do biblioteki. Logiczne. Prawdopodobieństwo, że jego moc wyczerpała się na zawsze, jest bardzo niskie. Szani? Co? Przecież mówię, że bardzo niskie. Nie ma się czym martwić. Ruszajmy. Nikolas już czeka. Paranormalne zjawiska w Littleton.
magiczne medaliony. Ha! Proszę, ucz się po cichutku. Nikolas! Jasna sprawa, szefie. Teren czysty. Spróbuj teraz. Maxip! Chwila. Nikolas, wyszukujesz wiadomości o medalionie? Nie, w sensie tak, ale ja to tak jedynie z czystej ciekawości. Obiecałeś tego nie robić. Nie wiadomo, kto śledzi każde zapytanie o magiczne medaliony. Pewnie Agencja Bezpieczeństwa. Albo ktoś, kto chce go zdobyć. Okej, dobra, to się nie powtórzy. Dobrze. Maxi Przemiana! Maxi Przemiana! Maxi Przemiana! Maxi Przemiana! Poli? Czy ty... Zostaniesz mała do końca życia? Sama nie wiem. Co robimy? Jako przyjaciółka wzięłabym Poli do domu, ale jako wzorowa uczennica boję się, że jeśli nie zaczniemy projektów, nie starczy nam czasu na poprawki. A wtedy moja praca może okazać się niecelująca, co przyniesie wstyd mojej babci słynnej ze swojej nienagannej średniej. Babcia! No tak! Przyjdzie dzisiaj pomóc mi przy projekcie. Ona coś wymyśli. To na teraz mamy pokój do nauki z moim imieniem. Serio, zarezerwowałem go. Na moje imię. Chodźmy! Rety! Mój prawujek Montgomery był dziennikarzem i walczył o wolność. Moja prababcia wiedziała, co to styl. Jakikolwiek ślad po moich przodkach zaginął na dobre. Chcesz pożyczyć kilku moich? Są naprawdę super. Prudence Pocket, założycielka Littleton. Portia, pierwsza kobieta szeryf. Nawet wujek Prescott był znany z przepisu na pikle. Poli? Może nie brzmią imponująco, ale smakują wybitnie. Kwaśne, ale... Poli, twoje uszy! Medalion działa! Maxi Przemiana! Znowu jestem duża! Teraz ręka! O nie! Musimy cię zabrać! O nie! Nie denerwuj się! Maxi Przemiana! Maxi Przemiana! Musiała zezłościć praojców paranormalności. Dlaczego nie pramatki? Co się tutaj... Szybko, zanim zobaczy nas pan wiecznie uciszający. Jak dobrze wrócić do normy. Poli? Zdejmij go z szyi, zanim znowu dostanie bzika! Oj, bardzo przepraszam. Macie łobuzy, zakaz wstępu do biblioteki! Wynoście się stąd! No to może wrócimy jutro? Babcia! Hej, dzieci! Poli, przyniosłam ci pamiątki rodowe. Nie na... teraz! Medalion przestał działać! Zobaczmy, co się z nim dzieje. To jakby sprawa rodzinna. Nie obrazicie się? Nie, nie. Powodzenia! Pocketowie mają dobrze. Wygląda w porządku, ale moc jest nieprzewidywalna. I stracił wewnętrzny blask. Też miałaś takie kłopoty? Faktycznie był zepsuty przez lata, ale nigdy tak nie wyglądał. No nie wiem, Nikolas. Poli powiedziała... Widziałaś, co się działo w bibliotece. Potrzebuje nas. Ktoś na pewno wie coś albo o zmniejszaniu, albo medalionie. Proszę cię, pomóż mi pomóc Poli. Za Poli! Chyba coś znalazłem. Mówię ci, że gdzieś tu są. Mini ludzie chcą położyć mini łapy na moich rzeczach. Czy moje namyślniki coś powiedziały? Z moim zmniejszomatykiem wszystkie twoje problemy staną się dużo mniejsze.
A może to? Witajcie, kochani, na mini zdobyczach Grizel, gdzie pokazuję najnowsze zakupy do mojej kolekcji miniaturek. Grizel nagrywa filmiki z rozpakowywania zakupów? Ale patrz! To kupiłam na kiermaszu rzeczy używanych w ratuszu Littleton. Powinny tam być makiety i modele architektoniczne. Mam ławki, płotki, drzewka i... małą książkę. Pewnie do modelu biblioteki. Tu, widzisz? Nie. Ciężko odczytać, ale to chyba napis Prudence. Jak przodkini Polly Prudence Pocket? Trzeba jej powiedzieć! Jeszcze nie! Upewnijmy się najpierw. Jak to zrobimy? To najlepszy dzień mojego życia! Na pewno chcesz to zrobić. Tak! Wygląda zupełnie inaczej. O niebo, lepiej! Nie ty! On! Chcesz tak po prostu zapukać do drzwi Grizel? Nie. Zadzwonię. Dzięki temu będzie tyle programów telewizyjnych. A znajdzie się też kanał dla szczurków? Jak tu się dostałaś? Galuszki rozgryzł kot. Tak czy siak, to nie do telewizji. Kiedy zdobędę medalion, zmniejszę dzięki tej maszynie Littleton lotem błyskawicy. Błyskawicy? Nie, dzięki. Nie lubię burzy. Zabierz tego szczura, zanim jego futro popsuje moje urządzenie. Gigi! Przesyłka do ciebie! O! To ty masz dla mnie poloksium? Mam to, co trzeba na naszą wymianę. No wejdź do środka, bo mam włączoną klimę. A obiecana książka? A w ogóle to po co ci taki marny tomik? Jestem kolekcjonerem. Zapewne wiesz, jak to jest odczuwać niewytłumaczalną potrzebę dołączenia czegoś do kolekcji. Coś w tym jest. Masz. A teraz daj mi poloksium. Wracaj tu, galuszki! Gwen, mówiłam, żebyś trzymała go ode mnie z daleka. Cóż, muszę lecieć, pa... Moje galuszki. Czyste poloksium. Dzięki niemu mój promień zamrażania. Chwileczkę. Co to jest? Z kiełbasą bolońską. A co? Prosiłaś Nikolasa o kanapkę z tuńczykiem? Nikolasa? Przyjaciela Polly? Tak, przecież wiesz. To ty wymieniałaś z nim kanapki. Że co? Raz. Wielkie nieba, Prudence to napisała? A jeśli to przynęta? Może ktoś nas oszukuje, żebyśmy oddali medalion? Jesteś tak paranoiczna jak ja. Chcieliśmy ci pomóc. Byliśmy ostrożni, unikaliśmy zbędnego ryzyka. Ale nie jesteście pocketami i nie wiecie, co to za odpowiedzialność. Prudence należała do rodziny. Może ona coś podpowie. No, przeczytamy to w końcu. Umieram z ciekawości. Jest bardzo mała. Mogę pomóc, jeśli chcesz. Mimo, że nie jestem pocket. Przepraszam, zachowałam się bardzo źle. Mafinka z harcerek zawsze przyjmuje przeprosiny. Jest gotowa na wszystko. Dziękuję. Dla właścicieli medalionu od Prudence Pocket. Przeszłość zapomniana wcale nie jest wymazana. Wow! Zapowiada się mega ciekawie! Byłam jeszcze młoda, gdy los skierował mnie na drogę do medalionu. Thank you.
Kapitan Pąkli Siedmiu Mórz dotrzymuje obietnicy. Za pokonanie grubiańskiej Grunwaldy powierzam ci mój statek. Od tamtego dnia poczęłam żeglować po świecie, by szerzyć radość, miłość i pokój. Moi ludzie znaleźli ten starożytny skarb. Oferuję ci go za pomoc mojej wiosce. Jest przepiękny. Dziękuję. Na moim okręcie najbardziej intrygował mnie zbiór książek, które kapitan zgromadził podczas wielu podróży. Pokajt, kryształ o mocy tak wielkiej, że może zmienić cały świat. Ma. Jeśli to prawda, to mogę nieść jeszcze większą pomoc. Po wielu wyprawach znalazłam źródło Pokajt w miejscu, które wkrótce otrzymało nazwę Littleton. Moc kryształu można kontrolować dzięki trybikom. Przy dobrym ustawieniu potrafią zmniejszyć właściciela medalionu. Przy każdym użyciu medalionu odrobina Pokajt przedostawała się na to, co było zmniejszane. Jeżeli zużyło się za dużo mocy, potrzeba było kryształu, by ją odzyskać. Żeby móc doładowywać medalion, musiałam zostać niedaleko źródła Pokajt. Niniejszym ogłaszam to miejsce miastem Littleton. Moją największą odpowiedzialnością była ochrona kryształu. Musiałam utrzymać go w sekrecie, by złoczyńcy nie zapragnęli jego mocy. Strzegłam ukrytego wejścia do tuneli, które wiodły do źródła. Jest mapa! Doładujmy medalion! A co się stało z Prudence? Później przeczytamy. Teraz ważniejszy jest medalion. Super! Chwytaj dzień medalionu! Idziesz, babciu? Już raz prawie porzuciłam nasze dziedzictwo. I więcej tego nie zrobię. Według tej minimapy wejście do tuneli mieści się tam. A co to? Poli, dostaliście zakaz wstępu do biblioteki? To było nieporozumienie. Musimy wkraść się w tym rozmiarze. A to dla nas nowość. Gwen, podaj zamrażarkę. A? Gigi, zamrażarka jest w domu obok lodówki. W niej mieszkają lody. No przecież nie chodzi mi o tamtą zamrażarkę. Dałam ci ją i powiedziałam, daj mi to, kiedy powiem podaj zamrażarkę. O! Myślałam, że to nazwałaś zamrażarka K. Daj i nie gadaj! Mogę w czymś pomóc? O, byłoby wspaniale, słonko. Moje haluksy bardzo mi przeszkadzają. Są już prawie rozmiaru śliwek. Za dużo informacji. Zdrowie i uroda będą tam. Wejście powinno być w strefie historycznej. Gdzie są te dzieciaki? Proszę zachować ciszę. I żadnych zwierzaków. Tak, tak, stój! O! Wygląda na to, że kiełbaski w tej kanapce były odpowiednim zamiennikiem poloksium. To z czego się je robi? Co to było?
słodkie, ale jak na mój gust za małe. Muszę się zmniejszyć. Nie chcę psuć nastrojów, ale jesteśmy tu właśnie dlatego, że medalion nie działa. Mini moc! Zaszłam daleko, ale i tak zawiodłam. Czekaj! Prudence napisała, że za każdym razem, gdy używała medalionu, pochłaniała trochę pokajt. Może ty nie masz go wystarczająco, ale razem z babcią? Może łącząc siły? Możemy spróbować, ale na pewno tego chcesz? Jeśli nie znajdziemy pokajt na końcu tunelu, to możemy zostać małe na zawsze. Na 100%. Mini, ej! Idziemy z wami! Ale jeśli nie ma kryształu... Wiemy, ale też się zmniejszaliśmy. Nie jesteśmy pokietami, ale możemy mieć w sobie trochę pokajt. Dzięki. Raz, dwa, trzy. Mini moc! Sukces! Stój, pokiet! Babciu! Idź, Poli. Znajdź pokajt i dopiero kiedy odzyskasz moc, wróć po mnie. Idź! O, nie ta pocket, którą chciałam. Ale jak na razie wystarczysz, Penelopo. Zrobisz za przynętę. Nie mogę mieć go na sobie, póki nie znajdziemy kryształu. Tak. Powiększanie w małym pomieszczeniu jest gorsze niż wyrośnięcie z ulubionych balerinek. Co teraz? Jesteśmy na to za duże, więc musimy cierpliwie czekać, aż wyjdą. Galuszki to ma dobrze. On by się zmieścił. Chciałabym być szczurem. Galuszki! Wiedziałam, że go kochałam. Dobra, szczurze. Wejdź tam i znajdź Polly Pocket. Obserwuje? To uczucie poprzedza większość spotkań z duchami. Patrzcie! Czy to duch? Troje identycznych drzwi? To jak wybieranie pomiędzy lakierem do paznokci w kolorze makowym, cynobrowym i karmazynowym. Prawie a wykonalne. Zawsze w takim wypadku wybieram środkowy. Nie! Nie rozumiesz, Lila? To próba! Prudence chciała dopuścić do źródła tylko właścicieli medalionu. Słyszycie? To na pewno duch. Potwór! Tędy! Wyglądają jak tryby w medalionie. Biegiem! Mięciusio! Chyba zdaliśmy test. No, to gdzie pokajt? Padnij! Skąd wiedziałaś? Archeoprzegodowiec misja Ruin. Obejrzałam to co najmniej 10 razy. Prudence pewnie zostawiła wiele pułapek. Wielkie dzięki. Chyba... Tak podejrzewałam. Ośmiokątne kostki to przyciski. Ominijmy je. Proste. Mega proste. Jeżeli pójdziesz pierwsza. Kolejny test? Prudence wiedziała, co dobre. Wiedziałam, że go nie lubię. Zraniłaś jego uczucia? Przeproś go. Ach.
macie pomysł, jaki numer mogła ustawić na szyfr? Ja bym wybrała coś z matematycznym znacznikiem. Liczba pi. 3,1415... Pi, hi, hi. Kiedy potrzebuję kodu, używam swoich urodzin. Oh, nie masz pojęcia o bezpieczeństwie w sieci. Tak jest. Kto nie chciałby użyć moich urodzin? Nie twoich, tylko Prudence. Mam datę na drzewie. 8 maja 1624. Nie mogę uwierzyć, że to wszystko zrobiła. Dlaczego? Jesteście spokrewnione. Jesteście prawie jak bliźniaczki. Patrzcie, jaki słodki! Zrobiła nawet makietę swojego statku. Czy nie sądzicie, że skoro miała niekończący się zapas pokajt i dużą wiedzę o medalionie... To może być prawdziwy statek piracki? Może Prudence umiała się super zmniejszać? Powiedziałabym, że to niepojęte, ale zaczynam pojmować. Super małe możliwości. Jest tu wszystko poza kopalnią pokajt. Po drodze było dużo zagadek. Musi nas czekać kolejna. Regały zwykle kryją tajne przejścia. Pociągnięcie odpowiedniej księgi. Jest! Bioluminescencyjny! Jeszcze o niczym tego nie powiedziałem, ale... Jakie to... śliczne! Zadziałaj! Mała osoba zachowana w krysztale. Sądząc po rodzaju tkaniny, ręcznym przeszyciu i kroju tuniki, plus tych retro ozdóbkach koloru kości słoniowej, szacuję, że siedzi tu od połowy XVII wieku. Tak było z Yeti znalezionym w lodzie, poza kwestią mody. Po stopieniu lodu okazało się, że jeszcze żyje. Może ona też nadal żyje. Musimy ją wyciągnąć. Polly, to mało prawdopodobne. Skoro odrobina pokajt może cię zmniejszyć, to jest szansa, że zanurzenie się w nim utrzyma cię przy życiu. Czy ona... Rusza się! Szkoda, że nie mam kamery. Ahoj, nieznajomi! Odzienie wasze dziwnym się wydaje. Wypraszam sobie! Witaj! Pewnie nie wiesz, o co chodzi. Maxi Przemiana! Chyba jednak wie, o co chodzi. Jakże przyjemnie wyprostować swe nogi! Kryjcie mnie! Hej! Jestem Lila. A ty jak masz na imię? Na morzach nazywano mnie Grubiańska Grunwalda. Ginny, aktywuj lepkie trampki. Lepkie trampki aktywowane. Byłaś w hibernacji przez ponad 300 lat? Nie, nie wyglądasz na starszą niż 299. Jaki masz sposób na zmarszczki? Naprawdę minęło tyle czasu? Ponad 300 lat, odkąd podążałam za Prudence? Znałaś Prudence Pocket? A jakże. Wspólnie przemierzałyśmy morza, a ona ciągle zajmowała się magicznym medalionem. Chowała jego moc tylko dla siebie. Odnalezienie jej zapasu pokajt nie sprawiło mi problemu. Myślała, że chroni kryształ, trzymając go w sekrecie. Ale przez to, że była sama, stała się łatwym celem. Nie, Grunwaldo! Jest nieprzewidywalny! Moje drogie pokajt! Nie dotykaj go, proszę! Grunwaldo, zostaw to! Uciekaj!
Mała, słodka jak owoc kolcorośli Prudence pewnie odgruzowała później tę jaskinię. Ale już mnie nie znalazła. Ale z ciebie zadziorny nicpoń, tak jak Prudence. Jesteśmy bardzo podobne. Też jestem Pocket. W takim razie spłacisz jej dług. Zgoda, ale wypuść resztę. To między tobą a Pocketami. No dobra, wracajcie do swoich mam. Ja też nazywam się Pocket. Ja też. Ja. Ta zadziora próbowała mnie przechytrzyć, co? Ginny, przyślij do mnie mod drona i uruchom tryb wkurzająca mucha. Oczywiście, Polly. Kto tu jest? A cóż to? Skąd się tu wzięło? O, no tak. Pewnie nigdy wcześniej nie widziałaś mod drona. Na moje polecenie mod dron on... wystrzeli ci zatrute lotki prosto w nos. Tak, i zrobią ci się odciski na palcach. I będziesz miała wieczną czkawkę. I paskudne skórki przy paznokciach. Mod dron do ataku! Niech się nie zbliżaj! Oddaj mi to w tej chwili, ty mała cwaniaczko! Musimy jej pomóc! Póki jeszcze nie staliśmy się lądowiskiem dla kryształów! Biblioteki są nudne. Niby co się tu robi? Używa wyobraźni i zatraca w książkach? Ach, te wnuczki. Ej! Uf, prawie zostałam szaszłykiem. Mam cię! Dajcie mi tu, wy arcytchórze! Złapię cię! Dzięki za amortyzację. Całkiem fajnie mieć tytuł Pocketa. Mnie wystarczy, że jesteście najlepszymi przyjaciółmi. Nie pokonacie mnie! Jesteście za małe! Chyba urwałaś się z kryształu, więc przekażę ci najnowsze wieści. Małe jest wielkie! Wracać, szczury lądowe! Łapać babcię! Podwójna moc! Już ostatni rozdział o babci Pocket. Rozumiesz? Przyda mi się po tym porządny masaż. Trzeba wiać, póki to jeszcze możliwe. Ale nie mogę pozwolić, by wszystkie rzeczy Prudence przepadły. Polly, uciekamy! Muszę zabrać poradnik! Moje okulary! Shani!
Życie przeleciało mi przed oczami. Dziwne było to, że nawet bez okularów widziałam je bardzo wyraźnie. Dzięki, Shani. Za co? Ratowanie ciebie uratowało mnie. Maxi, przemiana, samochód! Chodźcie, to już niedaleko. To koniec. Grunwalda przestała. Babciu! Stój, Poli! Jest mój. Świetnie! Przygotujcie się na zmniejszenie, drodzy mieszkańcy. Ale będzie widok! Może zrobię popcorn? Nie, Gwen! Idziemy do schronu przeciwzmniejszającego. Schowamy się na kolejne 3 miesiące, aż znowu bezpiecznie będzie wyjść na dwór. Nikt nie zmniejszy Grizel Grande, nawet sama Grizel Grande! Za to nasi mali nieprzyjaciele będą mieli pierwszorzędny widok. Chodźmy, Gwen. Mamy 2 minuty do rozpoczęcia procesu zmniejszenia. Nie popełnię tego samego błędu, co Prudence. Działajmy razem. Macie pomysł? Do otworzenia klatki potrzebujemy dużo siły. Skąd ją weźmiemy? Jeśli spadniemy pod tym kątem, uderzymy z największym impetem. Spadanie z takiej wysokości wcale mi się nie marzyło. Jeśli taka babcia da radę, to wy również. Zróbmy to wspólnie. Tak ją zrzucimy. Wszyscy mocno uderzamy na 3. Raz, 2, 3! Mam się wspiąć? Tak! Odzyskaj swoją biżuterię! Wyjęłam go! Brawo, Wnusiu! Tak, hurra! O, nie chcę psuć radości z sukcesu, ale to nadal pracuje. Maszyna Grizel jest napędzana przez Pokajt, ale nie potrzebuje medalionu do właściwego działania. Musimy ją wyłączyć. Jest po prostu niezniszczalna. Nie wiem, co się stanie, jeśli włączy się bez medalionu, ale znając Grizel, nie chcę się dowiadywać. Jeśli się zmieścimy, to zniszczymy ją od środka. Prudence wiedziała, jak zmniejszyć się jeszcze bardziej. Do mini tyciego rozmiaru. Może... Zostańcie tu, a ja... W sensie... Możemy iść razem, jeżeli tego chcecie. Tak! Oczywiście! Pewnie! Wchodzę w to! To... tyci moc? Jej! Super mali! Dzięki, Prudence! Bycie super małym to wielki hit! Prudence była geniuszem! Rozprawmy się z tym! No!
tego sama. Wszyscy się trochę do tego przyczyniliśmy. Nie! Spójrz na nią! Ten tyci rozmiar się nie utrzymuje. Musimy uciekać! Nie mogę! Utknęłam! O, ciągnę! Trzymam! Wyciągniemy cię! I raz! Au! Dzięki, znowu. Gdyby nie wy... Podziękujesz później. Zgadzam się. Teraz uciekajmy. W porządku. Podajcie ręce. Maxi przemiana! Powinnyśmy im powiedzieć, że plan się nie powiódł? Myślę, że same się zorientują, jak już wyjdą za 3 miesiące. Pocketowie są wspaniali. Zaczynając od mojej przodkini Prudence Pocket, a na babci kończąc. Babcia robiła mnóstwo ciekawych rzeczy. Pracowała dla NASA, walczyła o równouprawnienie i broniła słoni przed kłusownikami w Afryce. Moje korzenie są podstawą mojej tożsamości, ale nie tylko one mnie umacniają. Nie mogłam wybrać swoich przodków, ale wybrałam najlepszych przyjaciół, którzy mnie wspierają i rozjaśniają każdy dzień. Poli, skończyłam! Spisałam swoje odkrycia w poradniku. Dziękuję, babciu. Za to i za wszystko, dzięki czemu mogłam stać się właścicielką medalionu. Teraz twoja kolej. Masz całe życie na wypełnienie tej książki swoimi przygodami. Przekaż ją młodszym pokoleniom. Nie mogę się doczekać. A teraz możemy czekać, Gwen. Niedługo całe malutkie Littleton będzie pod moją kontrolą. Ile jeszcze musimy czekać? Jestem głodna. Ciesz się chwilą, Gwen. Zjedz ogórka. Jeszcze cię dorwę, Poli Pocket!